przykrywadełko. Grzaniec galicyjski. Chyba raczej. Skoro udało się rozpalić nam ognisko, opowiem za chwilę o zabudowie. Filmik nagrał. No. No opowiadaj. Stop. Jeszcze raz. Mnie adoptować, adaptować, tak? Tak, adaptować. Stop. No, jeszcze raz. W razie czego wytnę, no co trzeba. No, no to mów. No dobra, kiełbaski już zjedliśmy. To teraz przyszedł czas, żeby powiedzieć o tej zabudowie za te 1800 zł. Tak dokładnie 1822. Tyle mnie kosztowała ta zabudowa w kwietniu tego roku. Wiadomo, teraz jest inflacja, więc ceny poszczególnych elementów, które za chwilę wymienię, zapewne poszły do góry. Natomiast no, 15-20% maksymalnie. Nadal tą zabudowę można w okolicach 2000 zł wykonać. Dlaczego ją zrobiłem sam? Zacząłem oglądać i tak naprawdę wszelkie zabudowy gotowe, które są w ogłoszeniach, one się zaczynają w ogóle od 4000 zł. No więc no, była to dosyć duża kwota, szczególnie, że chciałem tak naprawdę później jeszcze dołożyć akumulator, zasilanie i ten budżet tworzył się gigantyczny. Natomiast drugim elementem to było to, że ja nie do końca wiedziałem, znaczy wiedziałem co chcę, ale ciężko mi było to przedstawić. Konstrukcja tej zabudowy, która jest wykonana, ona jest nawiązaniem do konstrukcji, którą wcześniej zrobiliśmy w Land Roverze. I przyzwyczailiśmy się do tych przestrzeni i do tych funkcji, jakie tam te poszczególne komory pełniły i chciałem trochę to odwzorować. Zrozumiałem, że muszę zrobić dokładne pomiary, rozrysować, zwymiarować dokładnie to, co jest. A kiedy już to zrobiłem, to tak naprawdę zrozumiałem, że nie potrzebuję tego oddawać do kogoś, kto mi to zrobi, oczywiście z dodatkowym swoim wynagrodzeniem, tylko po prostu mogę zrobić to sam. Pierwsza szuflada to jest największa szuflada, w której w takie dni jak dziś, kiedy nie mam boksu ani bagażnika dachowego, trzymam krzesełka turystyczne. Jedziemy sobie gdzieś na weekendowy biwak, wsadzam 4 krzesełka, maczetę, siekierę. I wtedy one nie latają gdzieś tam po przestrzeni bagażowej. Jak jedziemy na dalsze wyprawy, no na wyjazdy, na wycieczkę, na wakacje, to wtedy mając boks dachowy, tak jak chociażby w tym roku, krzesełka lądują tam, a tutaj jest miejsce na węgiel do grilla, na zakupy, które akurat zrobiliśmy po drodze w sklepie i na mnóstwo innych rzeczy, które też nie chcę, żeby się tarabaniły gdzieś po części bagażowej. Środkowa szuflada została zaprojektowana tak, żeby zmieściły się w niej zgrzewka wody oraz tutaj jeszcze dodatkowo nie, parę puszek piwa, wino, whisky czy też cola. Natomiast najwięcej czasu i takim moim największym dzieckiem tego przedsięwzięcia jest nasz aneks kuchenny, który składa się z części takiej magazynkowej, czyli tutaj jest jedzenie, przyprawy, talerze oraz części palnikowej, kuchennej. Marzyło mi się, żeby od razu jednym rozsunięciem było miejsce, gdzie można szybko odpalić kuchenkę, zagotować coś. Mam jeszcze drugą kuchenkę, taką kompaktową, z której jeżeli chcemy korzystać na dwa palniki, wtedy odpalamy ją na stoliku albo gdzieś tam na ziemi. Natomiast można bardzo szybko sobie ugotować i wygodnie w tym miejscu, nawet nie wyjmując stolika. I to są te trzy komory. Tutaj jeszcze jest miejsce na sam stolik oraz na panel solarny. Chodźcie tutaj. Z tej strony przygotowane jest miejsce na akumulator. To później omówię część elektryczną, natomiast tutaj jest akumulator. Tu jest miejsce na 23-litrowy zbiornik z wodą, który jest podłączony do prądu, podłączony do węża i mogę sobie robić prysznic, czy zmywać naczynia, czy po prostu umyć ręce. Ja spędziłem na tym tydzień, tylko tydzień rozumiany jako od poniedziałku do piątku po pracy wieczorami, po kilka godzin i później sobota, niedziela, pełne dwa dni. I tyle mi zajęło złożenie, oklejenie, wstawienie do samochodu. Najtrudniejszą częścią przygotowania wymiarów i rozrysowania konstrukcji są pomiary. Szczególnie, że
rozrysowanie tej części takiej głównej, czyli tego prostokąta, który wpasowuje się w bagażnik, jest relatywnie proste. Natomiast każda część zabudowy tworzy ten wymiar netto i brutto, więc rozrysowując część zewnętrzną, następnie musiałem zaprojektować i rozplanować 12 mm ścianki, 12 mm na prowadnicę, 12 mm ścianki, następnie znowu 12 mm, znowu 12, 12 mm i tak w każdej szufladzie musiałem to rozrysować i wtedy powstały dopiero wymiary netto tych wewnętrznych komór. Zabudowę zrobiłem z 12 mm sklejki, znaczy zaprojektowałem, ona została pocięta w firmie, która dostarczała mi tą sklejkę. Kusiło mnie, żeby skorzystać częściowo z 10 mm sklejki, natomiast bałem się, że po tych wszystkich pomiarach się gdzieś pomylę. I tak mi się to udało, co teraz zobaczycie w tle. Wyszło mi dopiero przy takim przyłożeniu tych desek, jak odebrałem z firmy, że ten wymiar zrobiłem po prostu za długi. O tyle. Myślę, że tej ścianki nie przeliczyłem. A liczyłem i liczyłem i liczyłem i liczyłem. No ale tak to w teorii zawsze wygląda. Przynajmniej u amatorów. Na szczęście łatwiej kijek pocinkować, niż go potem pogrubasić, więc po prostu to przyciąłem. Nie chciałem sam ciąć, ponieważ nie mam do tego odpowiednich pił. Mam wyszynarkę, mam diaksas, którym ewentualnie wykańczałem, czy zawężałem za duże powierzchnie. Natomiast gdybym zaczął ciąć, to wszystkie wymiary, całe te panele, sklejki, byłoby źle. Kiedy już była gotowa ta część główna, no pozostają nam po bokach, a w Land Cruiserze są nadkola, powstają te przestrzenie, które no, oczywiście może zostawić puste i sobie tutaj coś stawiać w pionie, ale ja też chciałem to przynajmniej od tej strony zabudować, żeby mi nie wylatywało. No, docelowo też chciałem zastosować tutaj cały ten panel. No i żeby można traktować też jako element szuflady. Zastanawiałem się, jak zrobić tą część. Kiedy już powstała ta przestrzeń, skorzystałem z kartoników, wymierzyłem te kartoniki, obrysowałem i po prostu wycinałem po kolei, powolutku, pod te szablony te części ze sklejki, a następnie, nie chcąc wiercić się do plastików, wykorzystałem takie ten TGS-y sobie zrobiłem z tej strony, takie dwa kątowniki, a z drugiej strony wykorzystałem kątowniki półkowe, które są składane, że gdybym chciał coś sobie wsadzić tutaj, to mam zwiększoną przestrzeń, a tak one podpierają, jest to stabilne, nie zapada się i jest po prostu przestrzeń bagażowa wykorzystana na całej szerokości. Jakie błędy popełniłem na tym etapie? O tych błędach pomiarowych, no to wspomniałem, natomiast no to jakby wszędzie gdzieś tam się docina i z tego co słyszałem, to nawet ci, którzy robią to zawodowo, bo ja zawodowcem w tej materii nie jestem, no to docinają później fronty, co też musiałem zrobić, no ale to był pierwszy błąd. Drugi, to nie wiem czy błąd, ale nie wiem czy nie zrobiłbym tego inaczej. Nie chciałem, żeby ta sklejka była po prostu taka żywcem zastosowana, bo z autopsji w Land Roverze wiem, że jak się rozlewają na mleka, oleje, to później ta deska chłonie. Chciałem, żeby to było powlekane. Są sklejki szalunkowe, czyli takie powlekane tym czarną, w tak zwaną folią, tak piszą. Natomiast z racji tego, że jak wspomniałem wcześniej, nie mam dobrych narzędzi do cięcia i wszelkie moje dotychczasowe życiowe doświadczenia z cięciem płyt laminowanych czy drewna, widziałem ewidentnie po prostu, że siepią mi się te brzegi. I bałem się, że kiedy wykorzystam sklejkę szalunkową, to we wszystkich tych elementach, gdzie musiałem docinać, byłyby strasznie obrypane. Więc stwierdziłem, że okleję tą zabudowę. I że przy okazji będzie taniej. No więc jeżeli ktoś miałby się przymierzyć do tego tak jak ja w kontekście ceny, to jest to absolutnie bez sensu, bo
Sama sklejka kosztowała mnie 1020, 1030 zł. Cały ten set. Natomiast sklejka szalonkowa jest oczywiście droższa, ale kosztowałaby mnie 1300. No i teraz łatwo się domyślić, że folia, którą wykorzystałem na oklejenie całej tej zabudowy, kosztowała mnie właśnie 300 zł, więc wyszło na to samo, natomiast pracy było dużo więcej. No, minusem jest to, że jednak ta folia w wielu miejscach się siepie, obija i z czasem to trochę wygląda gorzej, ale tak naprawdę można dokupić sobie mały element tej folii i po prostu dokleić. Poza tym no, nie chodzi o to w tej zabudowie, żeby ona była najpiękniejsza, tylko żeby była funkcjonalna i jak najbardziej trwała. Kolejnym błędem, który popełniłem, to było zastosowanie tego rodzaju mechanizmów otwierających. Nie róbcie tego, bo po pierwsze te ząbki, te języki są bardzo małe i na Słowenii nam po prostu się wysuwało. Było za małe, zachodziło na siebie z tą blokadą i po prostu one się pod wpływem siły otwierały. Po drugie, jest to wykonane z tak zwanego gównolitu i w momencie, kiedy samochód był pochylony w dół, no to było na tyle ciężka ta szuflada, że wyciągało się nie szuflada, tylko sam ten grzybek. Myślałem, że skorzystam z promocji cenowej, bo zestaw takich zamknięć kosztował 50 zł. Natomiast zastosowane docelowo rozwiązanie, które powinno być tego typu szufladach, no jeden ten zamek chyba kosztuje 50, 60, w zależności jak się uda wam złowić złotych. No więc kilkakrotnie więcej. Natomiast dopiero zastosowanie tych uchwytów rozwiązało moje problemy. Natomiast fajnym patentem, który mogę polecić z perspektywy paru tysięcy wyjazdowych kilometrów, to jest zastosowanie blokad Bluma szufladowych. Wiadomo, są prowadnice, które mają tutaj mechanizm blokady, tylko para kosztuje tam ponad 200 zł, więc chcąc zastosować to w tych prowadnicach i być może docelowo w tych, no to wyszłoby mnie ładnych kilkaset złotych za zestaw tych prowadnic. Natomiast zestaw prowadnic zwykłych, tam z głębokością 55 cm i obciążeniem chyba do 50 kg, no to kosztowało jeden zestaw 30-40 zł. Ja za chwilę podsumuję wydatki. Natomiast te blokady Bluma zastosowane tutaj kosztują chyba 40 zł za komplet czterech. Jak widać, zdają swój egzamin. Ta szuflada się blokuje. Kiedy chcę sobie ją zamknąć, to sobie zamykam. I niezależnie od poziomu, w którym znajduje się samochód, te szuflady nie sprawiają mi kłopotu. Ta budowa jest ciężka. Jak wspominałem wcześniej, no, mógłbym częściowo skorzystać ze sklejki na przykład dziesiątki. No, ale nie odciążyłbym jej o połowę. Odciążyłbym ją tam o 15% ciężaru. Nadal stanowi łączny ciężar to kilkadziesiąt kilogramów. Sprawdzałem, liczyłem, ale już teraz nie pamiętam, 50-60 kilogramów. W momencie, kiedy wysuwają się te szuflady, no to zabudowa się podnosiła. Więc musiałem zastosować kompletnie już takie trochę wydumkę. Wykorzystałem takie skoble zamkowe i tutaj normalnie są te haczyki do zaczepów. Wymontowałem je i przykręciłem w tych dwóch miejscach. Zabudowa się nie podnosi pod już żadnym ciężarem i żadnym naporem. Nie mam z tym żadnych kłopotów. I teraz tak, podsumowując koszty całej tej zabudowy, której powiedziałem, że to kosztowało 1822 zł. To największym kosztem oczywiście była sklejka, która mnie kosztowała 1069 zł. Później folia carbon, dokładnie 239 zł na potrzeby oklejenia tej zabudowy. Filc, w którym pokryte są zewnętrzne elementy, 100 zł. Wkręty, którymi skręcałem tą zabudowę, dlatego skorzystałem z 12 mm sklejki, to jest 30 zł. Nakrętki to jest 30, blokady Bloom 16. Kłamałem, 16 zł. Wkręty uniwersalne 53, prowadnice GTV 50 kg, 4 pary, 132 zł. No, tak jak wspomniałem, gdybym chciał skorzystać z tych z blokadą, zapłaciłbym za to kilkukrotnie więcej.
No i zamki docelowo, 3 zamki po 50 zł, 150 zł, co razem daje 1822 zł. Jedna ważna rzecz, te rysunki, szkice i wymiary, które zrobiłem, załączam pod filmem, więc jeżeli komuś się to przyda, możecie z tego korzystać. Pamiętajcie tylko, że jest tutaj jeden błąd. W tej poprzeczce pod stolikiem ta podstawa jest o 12 mm za długa. Nie wiem, czy to poprawię. Jeżeli poprawię na tych PDF-ach, to będzie tam zaznaczone. Jeśli nie, to po prostu sobie z tego skorzystajcie.